Można bez przesady powiedzieć, że maturzyści z Bolesławca naprawdę zdali egzamin dojrzałości. W sumie wynik wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat dał abiturientom trzecie miejsce w województwie. Najlepiej wypadło pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Broniewskiego z wynikiem 96,5% zdanych egzaminów. Co ważne, do matury przystąpili wszyscy. Ponad 90% zdanych matur to wynik drugiego LO imienia Korczaka. Niespełna 3% uczniów nie zdecydowało się z różnych powodów podejść do matury. W kategorii liceów, jeśli użyć sportowej terminologii, bolesławieckie ogólniaki zajęły 9. pozycję na Dolnym Śląsku. Zawsze nieco gorzej podczas matur wypadają technika, ale w tym roku i tak było bardzo dobrze. Najlepiej zaprezentowali się abiturienci zespołu szkół handlowych i usługowych. Do egzaminu przystąpiło 70% uczniów, a egzaminy zdało 86% z nich. Zaś 83% uczniów zespołu szkół elektronicznych zdało maturę. Ponad 77% młodych ludzi może się pochwalić maturą w zespole szkół ogólnokształcących i zawodowych imienia Henryka Sucharskiego. Z takimi wynikami bolesławieccy technicy uplasowali się na drugim miejscu w województwie. W sumie w bolesławieckich technikach matury zdawało ponad 500 osób. Jest dobrze, oby teraz młodzi ludzie właściwie pokierowali swoim życiem. Czekają ich studia albo praca, albo i jedno i drugie. Pozostaje mieć nadzieję, że to, co na maturze, przerodzi się w zawodowy i naukowy sukces.